jadą. Woda jest taka bura. O, jeszcze teraz śnieg zaczyna kruszyć. Tam widzimy łodzie wędkarskie. Taka była ostra zima, że kiedyś pamiętam, wędkarze te łodzie ściągali na zimę do miasta, gdzieś tam na podwórka. A w tej chwili jest tak, że te łodzie stoją sobie na wodzie. Czyli oznaka, że nie ma kry, tak jak kiedyś płynęła z Zalewu Wiślanego kra i te całe takie wielkie odłamy, czy to tafle, i one mogły te wodzie uszkodzić w jakiś sposób. No w tej chwili nie ma tego. Tych łodzi jest tutaj 5 z kilkanaście. Naliczyłem ich chyba 16. Wszystkie są zabojowane. To są takie typowe, wielkie, długie łódki wąskie. No bo tutaj ten prąd na Wiśle jest dość znaczny i taka łódka jeziorowa nie miałaby tutaj sensu. A to jest jakaś, nie wiem, relikt stalowo-aluminiowo-brezentowy, który nie wiem, jak tu przyjeżdżam kilka razy w roku, to jeszcze nie widziałem, żeby to było w jakiś sposób użytkowane w celach rozrywkowych. Nie wiem, to niszczeje tylko. Nie wiem, kto to wymyślił, taką banialukę. No i to tak stoi. No, ta woda się dość dobrze utrzymuje. Pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Jacy wędkarze są przemyślni. Nie ma teraz kormoranów. W lato byłem, to tutaj było pełno kormoranów. Teraz siedzą tylko, nie wiem, tu mewy chyba są jakieś takie tam. A tutaj, żeby im łódek nie obsrywały. No to o, proszę bardzo. Takie przemyślne wędkarze montują odstraszacze soli. O. No i wtedy łódka nie jest obsrana. Tamta łódka też ma takie chorągiewki, jakieś furkotki. No a tam daleko widać zaporę, czoło zapory. Ona tu nie jest widoczna, bo to jest gdzieś, ja wiem, około wodą to jest około 3 km. Jak będzie możliwość, tam będę przyjeżdżał, zobaczę. Czoło zapory wejdziemy tam, ale w tej chwili przy takiej zimie, którą mamy w tej chwili, wiadomo, że nie ma lodu na zalewie, lodołamacze nie mają co pracować, nie ma mrozów. No i Wisła leniwie toczy wody. Co prawda dość wysokie, bo tutaj w lato to jest ze 3 metry niżej lustro wody, także to jest naprawdę duża masa wody i te skala wysokości lustra wody jest w tej chwili ogromna, jak ja patrzę ze swojego punktu widzenia. Na razie wędkować się nie da, także musimy poczekać. O, teraz zaczyna jakiś znowu śnieżek poruszyć. No trzeba poczekać może do kwietnia, zobaczymy, może tu przyjadę. A na razie jest zimno, nie ma dostępu i czekamy do wiosny. A wiosna podobno dopiero ma przyjść w połowie marca albo pod koniec marca, także czekamy, musimy być cierpliwi. Pozdrawiam z Włocławka.